Dzień dobry kochani, kanał Malina Błańska. nadaję dzisiaj z plenerów, więc gdybyście słyszeli trzepanie, ugnia... klepanie kotletów, to to moja sąsiadka. Kochani, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak to bogaci mężczyźni w Warszawie znajdują sobie i swoim przyjaciołom biednej dziewczynki do towarzystwa oraz ile te dziewczyny mogą na tym zarobić. Przeżyłam to na własnej skórze, a całą historię muszę zacząć od pijackiego ogniska nad Wisłą. Działo się to w majówkę, to właśnie tego wieczoru wysłałam smsa do Wojciecha Fibaka. O Wojciechu Fibaku i o tym, że Wojciech Fibach, Fibak nagania dziewczyny swoim bogatym znajomym widziała ponoć cała Warszawa. Ja o tym dowiedziałam się od mojego kolegi Rafała, pozdrawiam cię, pozdrawiam cię Rafał, który wówczas pracował w Pudelku. I mówi mi, Boże, wszyscy o tym wiedzą, ale nikt tego nigdy nie napisał. Ja postanowiłam zrobić wcieleniówkę. Wysłałam SMS-a do Wojciecha Fibaka, w treści napisałam, że jestem miłą dziewczynką i chętnie poznam miłego pana i przy okazji zarobię. Wojciech Fibak następnego dnia oddzwonił do mnie z obcego numeru, znaczy z innego numeru i zaproponował niemalże natychmiastowe spotkanie. Słuchajcie, na to spotkanie poszłam, żeby Wam nie skłamać, w spodniach takich ledwo zakrywających grzywkę, w kozakach i jakimś, jakimś sweterku. Wcale nie byłam tak wyuzdanie ubrana, w sensie od pasa w górę nie byłam wyuzdanie ubrana. Wojciech chyba na tym spotkaniu od razu, po 20 minutach mniej więcej, powiedział mi, że generalnie okej, okay, jestem inteligentna, widać, gadał ze mną. Jestem ładna, byłam wówczas, uwierzcie. Jestem przyjemna, tak, tak powiedział. I on ma dla mnie doskonałego faceta. To jest facet, który mieszka w Nowym Jorku. Bardzo pielęgnuje takie znajomości. Nie mam z nim rozmawiać na temat ceny, wyceniać się. No, generalnie wiadomo, nie? To nie, już, to nie są słowa Wojciecha Chwibaka, ale w takim towarzystwie nie należy być tanią prostytutką z minutką w dupie, która liczy godziny, wiadomo. Natomiast Wojciech Fibak w trakcie tego pierwszego spotkania poprosił mnie na zaplecze swojej galerii. Będę dupą do towarzystwa dla jego przyjaciela. Na tym samym spotkaniu na zapleczu jego galerii włożył mi język w gardło. Z tego, co rozumiem, uważał, że należy Skosztować towar, nim się go poleci. Na szczęście wywinęłam się, jakby przed pójściem dalej okresem. Rozumiecie? Absurd sytuacji. Gość widzi mnie pierwszy raz na oczy, wcześniej dostał ode mnie jednego SMS-a, i już uznał, że generalnie jestem panienką do dymania. Natomiast wówczas wróciłam do mojego ówczesnego pracodawcy, napis napis napisawszy ten tekst, i on powiedział tak: słuchaj Malina, ale to śmierdzi procesem. Potrzebne, oczywiście całe spotkanie było nagrane, potrzebne jest jeszcze czyjeś zeznanie i wyobraźcie sobie teraz, proszę, do mojej ukochanej przyjaciółki, dziewczyny, która, no dobra, nie będę do, do, mówiła nic więcej na jej temat, ponieważ e, przypuszczam, że w dzisiejszym momencie jej kariery, gdyby ona miała przyznać się publicznie do tego, że brała udział w akcji pod tytułem Fibag Gate, e, to by się spadła ze wstydu. I namówiłam moją przyjaciółkę do tego, żeby też się wystawiła. Kilka dni później poszliśmy wspólnie na spotkanie z wyciechem Fibakiem i wtedy on ją wziął na zaplecze swojej galerii. I on ją też próbował pocałować. Chociaż nie jestem pewna, czy on ją próbował pocałować, czy ją pocałował. Mieszało to. W każdym razie dla niej też miał kolegę. Mieliśmy dostać telefony i życie miało się cudownie układać. Wówczas z tym nagraniem, z tekstem napisanym poszłam do Sylwestra Latkowskiego, do Wprostu. Opublikowaliśmy ten tekst. Przed publikacją jeszcze zadzwoniliśmy do Wojciecha Fibaka, w zasadzie zadzwonił Sylwester Latkowski, mówiąc, że ma takie nagrania, że jest napisany tekst. Fibak oferował mu, nie wiem jak to można powiedzieć, przysługi po stokroć w zamian za niepublikowanie tego tekstu. Tekst został opublikowany. Fibak stracił kontrakty w TVP. Platforma Obywatelska, której był też twarzą, tam ręczu zanią się od niego odcięła. Po znajomych wiem, że jego żona też chyba nie najlepiej zareagowała na te publikacje. Swoją drogą, Fibak mi tłumaczył, że Dziewczyna, która funkcjonuje jako Kate Ross w świecie e, celebrytów, również poznał z jej bogatym Francuz, Francuzem. A, jeszcze jedna anegdota. Gdy szukałam e, publikatora tego tekstu, poszłam do mojego wykładowcy. I mówię mu, panie redaktorze, taki jest tekst. Kto to opublikuje? I on, to jest zabawne w tej historii, powiedział tak, tylko nie idź z tym do Gazety Wyborczej, bo Michnik poznał dziewczynę swoją dziewczynę przed Wojciecha Fibaka. Więc chciałabym, żebyście zrozumieli, jak mały jest ten światek warszawski. Wprost opublikował tekst, dzień potem Gazeta Wyborcza rzuciła się na mnie, nie na Wojciecha Fibaka, tylko na mnie, na mnie, próbując mnie zdyskredytować, wyciągając jakieś stare teksty za młodu, gdzie pisałam kiedyś o jakichś wibratorach. Dzisiaj Gazeta Wyborcza, gdyby miała sobie to przypomnieć, że miała nagranie młodej dziewczyny, która Powołuje się na swoją biedę i śmietnik, z którego się wywodzi z domu, brak wsparcia rodziców i która zostaje potraktowana jak towar, który trzeba po pierwsze przetestować i przekazać dalej do przyjaciela. Gdyby dzisiaj Gazeta Wyborcza miała, jakby dostała takie coś, by rzuciła się na to i nikomu nie, i nie, nie dała sobie wyszarpać, wówczas Gazeta Wyborcza krytykowała dziewczynę. No, ale z tego co rozumiem, znaczy nie wiem, nigdy tego nie sprawdziłam, jakby tą historię o tym, że redaktor Michnik sam poznawał dziewczyny, jakby za pośrednictwem Wojciecha Fibaka, nie wiem, nie byłam tą dziewczyną. Wracając, odzwał się do mnie Dzień Dobry TVN po publikacji tego tekstu fakty TVN-u, nie pamiętam kto jeszcze, zapraszali mnie na rozmowę. Ja muszę wam powiedzieć szczerze, że miałam kłopot z tym tekstem. Mianowicie taki, że ja znam, znałam wówczas dziewczyny, które chodzą na takie skróty. I bałam się, że ktoś by wyrzucił mi to, że przecież dlaczego krytykować kogoś, kto pomaga dziewczynom, które zgłaszają zapotrzebowanie właśnie na, ta na taką relację. I dlatego nie chodziłam po tych telewizjach wówczas. Ja to sobie trochę przepracowałam. I rzecz, która jest najbardziej skandaliczna w tej historii. Ja nie potępiam dziewczyn, które chodzą na takie skróty. Uważam, że jeżeli jest zapotrzebowanie, dziewczyny są chętne. To nie moja broszka, tak? No, ale co było istotne w tej historii? Istotne było to, że Wojciech Fipak wiedział o moich problemach, o których ja mu mówiłam, tak? On. Korzystał z tego, że ja byłam w trudnej sytuacji zawodo nie za nie zawodowej, nie jakby rodzinnej. Tak mu mówiłam w, w trakcie tego spotkania. I teraz odpowiadając na pytanie, które zawarłam na samym początku, ile ja na tym zarobiłam? Zastanówmy się najpierw, ile zarobiłabym, gdybym skorzystała z propozycji. Propozycją był układ z panem X. Tak go nazwałam w, w moim artykule. Panem X. Był, jak już dzisiaj wiecie, bogaty polski Żyd, mieszka, polski Żyd mieszkający w Stanach. Jest to facet. Wydaje mi się, że niewiele więcej mogę nadal o nim powiedzieć, bo po pierwsze, fibak nieco sobie wycierał Mordę Nim. W każdym razie, jakby pod ręką była relacja z facetem, który był, jest fundatorem jednego z naj, największych muzeum w Warszawie. Ten pan, idąc za słowami Fibaka, miał mi zapewnić, i teraz uważajcie, jak dostatnie życie czekało nade mną, przede mną, gdybym skorzystała z tej propozycji. I to jest teraz skandal. Doładowanie telefonu i zapłatę za studia. Tak mi powiedział Fibak, że mogę liczyć na to, że on mi pomoże zapłacić czynsz za studia, pomoże. Z rachunkami za telefon. Rozumiecie? W pamięci mamy, wszyscy nie tak dawno, w zeszłym, półtora roku temu, historię o dziewczynach, które latały do Dubaju i były dziewczynami do towarzystwa i dostawały, uwaga, do Dubaju z szejkami arabskimi 500 złotych dniówki. 500 złotych tyle się dostaje za dyżur w TVP. Poczekaj, uniku. Towarzyszy nam yy, mój pies, suka. I mnie zaczepia. Więc uważam za skandaliczne, jakby po tym, po, po tym czasie, gdy sama to sobie przepracowałam, że wykorzystywanie ciężkiej sytuacji w zamian za dawanie naprawdę niczego jest karygodne. I ta kara, możemy otwarcie powiedzieć, Wojciecha Fibaka za to spotkała. Druga wersja, ile ja na tym zarobiłam. I to jest historia, którą... Jeżeli Wojciech chwilkę, zobacz ten film, to zapłacze. Słuchajcie, artykuł, który no chyba troszeczkę namieszał w jego życiu. Wart był 4000 zł. I co, dziewczyny? Chciałbyście być kochankami milionerów? Subskrybujcie kanał Malina Błańska, pa!